Cześć! Ja nazywam się Kinga Barlik i chcę Wam dzisiaj opowiedzieć o scrapbookingu. Czym jest scrapbooking? To nic innego jak sposób dokumentowania wspomnień. Powstał w Stanach Zjednoczonych i wywodzi się po prostu od przekazywania sobie różnych informacji za pomocą wycinków z gazet, pamiątek, biletów i wklejania tego wszystkiego do zeszytów, tworzenia albumów. Pierwszymi znanymi scrapbookerami byli Mark Twain i Thomas Jefferson. Dzisiaj scrapbooking obejmuje wiele różnych technik i wykorzystuje wiele narzędzi. Możemy do tworzenia stron wykorzystać także to, co mamy w domu. Ale zanim, to najpierw pokażę Wam kilka stron, które ja stworzyłam w swojej scrapbookingowej karierze i opowiem Wam o rzeczach, które na pewno znajdują się na tych stronach. Podstawowym i najważniejszym elementem każdej strony scrapbookingowej jest oczywiście zdjęcie, bo to ono niesie przekaz wspomnienia. Często umieszczamy także tytuł i różne rozmaite ozdoby. Można wykorzystywać farby, naklejki, stemple, pisaki, cienkopisy, kolorowe papiery i co tylko przyjdzie nam do głowy. Tutaj wykorzystałam też ramki, tagi ze sznureczkami. Tutaj również takie przypinki i specjalne elementy, które można kupić w sklepach scrapbookingowych. Ale często wystarczą farby, kilka naklejek i journaling, który jest opowieścią danego zdjęcia, danego wspomnienia. Tutaj wykorzystałam wycięte kwiaty i elementy z tekturki. Scrapbooking ma wyrażać nasze emocje, także często na nich znajdują się specjalnie zrobione zachlapania, bałagan, a tutaj ilość tych warstw sprawia wrażenie, że po prostu praca jest trójwymiarowa. Często też podkleja się zdjęcia specjalną taśmą 3D, a my dziś wykorzystamy do niego tekturkę. Zobaczcie, co będzie Wam potrzebne do stworzenia pierwszej Waszej strony scrapbookingowej. Co będzie nam potrzebne? Kartka z bloku A3 docięta do rozmiarów 30×30, zdjęcie, farby akwarelowe, ołówek, linijka, jakieś strony z gazet, nożyczki, klej, oczywiście pędzel, woda, przyda się cienkopis, guziki, nitka, jeśli ktoś ma taśmy, to się przydadzą, jeśli nie, mogą być różne tasiemki, wstążeczki, kawałek tektury, on będzie nam potrzebny do podniesienia troszkę zdjęcia i różnych elementów, żeby były wyżej na kartce, i jakieś skrawki papierów, to mogą być też wycinki z gazet, o, tu mi się zaplątała jakaś serwetka i kawałek bloku technicznego białego też może się przydać. Ja tutaj mam jeszcze spryskiwacz, bo może się przydać i w zasadzie tyle. No to startujemy! Thank you.
właśnie wykonana przeze mnie praca z materiałów, które znajdziecie w swoich domach. Pokażę Wam również pracę moich dzieci, bo nie wiem, czy wcześniej wspominałam, że ta technika świetnie się sprawdza właśnie w pracach plastycznych wykonywanych przez dzieci. Tutaj praca wykonana przez moją 5-letnią córkę i praca wykonana przez 7-letniego syna. Natomiast myślę, że już młodsze dzieci sobie z tym poradzą. Mam takie doświadczenie. Moje dzieci odkąd po prostu rysują i tworzą, to tworzą też właśnie takie strony ze mną. I teraz czas na Was. Mam nadzieję, że zainspirowałam Was do stworzenia Waszych pierwszych stron scrapbookingowych. A jeśli się tego podejmiecie, to dla 10 pierwszych osób, które w komentarzu wkleją zdjęcie swojej pracy, przygotowałam zestaw takich papierów scrapbookingowych, którymi chętnie się podzielę. Więc czekam na Wasze komentarze. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.